Pixar w pudełku. Układy cząstek służą nie tylko do symulacji wody. Dzięki nim tworzymy wiele efektów, na przykład fajerwerki. Najpierw wystrzelmy kilka cząstek, na które działa siła ciążenia. W najwyższym punkcie wybuchają, tworząc inne cząstki, zwane cząstkami wtórnymi. Wartość grawitacji zmieniamy tym suwakiem. Gdy jest duża, cząstki nie polecą wysoko, a przy małej wylecą poza ekran. Cząstki wtórne znikają po krótkim okresie zwanym długością życia. Długość życia zmieniamy tym suwakiem. Zwiększmy liczbę powstających cząstek wtórnych. Żeby efekt był wiarygodny, dodajmy losowość. Na przykład losowe zmiany prędkości cząstek. Tak, lepiej. Zróżnicujmy też kąty wyrzutu pierwszych cząstek. Super! W ćwiczeniu sami stwórzcie pokaz fajerwerków. Podczas następnej lekcji poznamy fizyczne podstawy działania symulatora. Musicie je rozumieć, żeby zaprogramować własne.